Uwielbiam. Witam również serdecznie. Jeszcze przypomnę, to mówiłam licznie przybyłych i kochanych moich w pierwszym rzędzie budziubu panów. Czyli znajome twarze. O, bardzo znajome, zaprzyjaźnione. Zaprzyjaźnione twarze, zapraszam bardzo serdecznie. No, nie, proszę siadać. Tak. Pani Izabelo, długie 5 lat tak naprawdę kazała pani czekać na prawie 5 lat na najnowszą płytę. I to tak naprawdę wraca pani troszkę do korzeni, tych starych, dobrych korzeni rokowych lat 80. Wraca pani do Janka Borysiewicza, z którym popełniła pani płytę układy. To miło się wraca tak po latach do tych starych, dobrych, spraconych znajomych. Pewnie, że miło. Czy mogłabym się z panią zamienić na telefon? Telefon. Komórkowy? Ależ proszę bardzo. Nie brakowało mi płyty, gdyż nie mogłam znaleźć autora tekstów, które są dla mnie bardzo istotne, nie tylko jako aktorki, ale wykonawczyni, piosenkarki. Rozmawiałam z wieloma tekściarzami i jakby nie dochodziło nigdy do płyty długogrającej. A teraz proszę bardzo, jest już w zapowiedziach, za kilka dni pokaże się LP. Szkoda, że nie dziś. Winyl. Bardzo się cieszę. Winyl na skos oczywiście. No na skos. Oczywiście. W związku z tą płytą. Państwo wiedzą, że taka wyszła, czy nie? Państwo nawet nie tyle wiedzą, co Państwo mają. Ale skoro Pani tutaj zapowiedziała, że chodziło o osobę tekściarza, to na tej płycie teksty popełniła osoba związana z tym regionem, z Katowic. Wojciech Górski pochodzi. Tak. Nasz człowiek. Tak. Pani bardzo żałuję, że nie zaprosiliśmy go. Nie skojarzyłam. No pewnie on jest tak zajętą osobą, tylu już artystą, zresztą pani również przecież no, pisał. Poza wszystkim jest prawnikiem. Dokładnie. Praktykujący. Tak jak pan Andrzej, który tak, był poprzednim tekściarzem. Dokładnie. Tak, tak. Pani Izabela, jak to właśnie jest, jeżeli zaczyna pani współpracę z tekściarzem takiego pokroju jak chociażby Wojtek Górski? Wy rozmawiacie o tym, czego dotyczyć ma ta płyta, jakich granic nie przekroczyć, jak najlepiej panią przedstawić? Z Wojtkiem spotkałam się przy... Nie, jednak tamten był lepszy. Ja po prostu nie lubię kabli. I w przenośni, i przy mikrofonie. Z Wojtkiem pracowałam, spotkałam się właśnie przy płycie Życia zawsze mało. I myślę, że nasze, właściwie opóźnienie pociągu z Katowic do Warszawy spowodowało, że poznaliśmy się lepiej. I kto wie, czy właśnie nie to opóźnienie, chyba 2 czy 3 godzinne, właśnie wpłynęło na to, że niektórzy pytają, czy sama pisałam teksty, że są tak moje, że tak pasują jakby do mnie. A to jest sztuka. Właśnie Andrzej Mogielnicki miał ten dar, że potrafił pisać Irenie Santor teksty, którymi się zachwycała, i Budce Soblera. To jest naprawdę kwestia wyczucia, kwestia nie tylko tego wyczucia rynku, co ludzie chcieliby słyszeć, ale jeszcze co chciałby wykonawca zaśpiewać, bo jak wyczuje, że to jest jego, to się pięknie przyklei jak koszula do ciała. To prawda, że ta płyta to tak naprawdę zaczęła powstawać od utworu Skos i to on tak naprawdę jest takim spiritus mowę z tej płyty, no i dzięki temu mamy tytuł na Skos. Tak. Jeszcze wówczas tekstu nie było do tej piosenki, ale zaraz opowiem. Ja tylko chciałam Państwa nie wiem, przeprosić. Jestem prosto z samochodu. Jechaliśmy bardzo szybko, nie powiem ile, żeby mój menadżer nie musiał płacić mandatu. Przyjechaliśmy z Warszawy w 2 godziny. No i właśnie siadłam. Czyli tekstów, jest skołowana. Czyli tekstów z tego nie będzie, nawiązując do pociągu. No nie, no właśnie, z tego na pewno nie.
Pytanie było? Na skos, ten utwór skos, czy to jest spiritus mowę z całej płyty? W pewnym sensie. Wydaje mi się, że to jest piosenka najważniejsza. Po pierwsze od niej się zaczęło, a po drugie jest chyba najbardziej moja i może moja też, ale czuję, że dla mnie pisana. Tak. Przechodzi przez mój życiorys na skos. A zanim ma coś takiego, że musi się przyzwyczaić do tych piosenek, do tych tekstów, tak się musi z nimi walczyłam z wieloma piosenkami. Może ja się cofnę, żeby nie musieć patrzeć w bok, jak odpowiadam. O tak będzie dobrze, zaraz tak. Walczyłam z wieloma tekstami i Wojtek był bardzo otwarty, zmieniał. Piosenka, którą bardzo wiem, że mój fan klub lubi po głowie, miała inny tekst i bardzo go nie lubiłam. Bardzo go nie lubiłam, bo był smutny. O kobiecie, która chciała tak strasznie usłyszeć od męża, to lubię. I to było to lubię, taki był refren. I to było dla mnie tak smutne, prosiłam go, żeby zmienił. Na drugi dzień już miałam tekst. Bardzo dobry, świetny. Dostałam taki wycinek artykułu, który ukazał się w Agorze i tam twierdzą, że to jest druga najlepsza piosenka na płycie, a miała wylecieć. Bo nie potrafiłam śpiewać tak smutnej piosenki, o takim życiu, o kobiecie, która się pogodziła z tym, że ona musi oddać wszystko swojej drugiej połowie, żeby usłyszeć od czasu do czasu. To lubię. A czy są jakieś piosenki, które Państwo przygotowywali, Pani Wojtek Byrski, Janek Borysiewicz, które czekają na swój lepszy czas? Czekają w szufladzie i kto wie, co się z nimi stanie? Czy nie? Czy to był zamknięty materiał? To znaczy, zwykle tak jest. Zwykle tak jest. Ale w wypadku Janka to jest nieprawdopodobne. Dał mi 10 i 10 jest na płycie. I 10 przeszło. 10 jest bardzo dobrych. Ale to jest właśnie fajne, bo są piosenki, które ja bardziej lubię i mniej lubię i te, które bardziej lubię, wybrałam do koncertu, natomiast są piosenki, które są ewidentnie lepsze, ale na razie czekają na to, że je polubię. No dobrze, żeby pani skomplikowane, prawda? Żeby pani w tym momencie bardziej melancholia, czy jednak słodkie tajemnice? No właśnie melancholia we mnie nie drzemie, bardziej ściany. Bardziej się. Tak. Myślę, że jeżeli macie Państwo płytę, to wiecie, o czym rozmawiamy. To są tytuły piosenek. Tutaj jest taki piękny plakat wewnątrz płyty, drodzy Państwo, po jednej stronie mamy Izabelę Trojanowską w doskonałej sesji przygotowania specjalnie na potrzeby tej płyty. Z drugiej strony cała ściągawka na dzisiejszy koncert, na każdy z koncertów najbliższych, który Pani Izabela będzie grać, też się z pewnością przyda. Proszę powiedzieć, czy w związku z tą płytą, w związku z albumem na skos szykuje się specjalna trasa koncertowa dedykowana tej płycie? Tak, owszem. Pracujemy jeszcze nad teledyskiem. W poniedziałek mam dokrętki, ostatnie takie muśnięcia. I wraz z premierą teledysku będzie też premiera właśnie oficjalna winyla i trasy koncertowej. Czyli tak jak mówiłyśmy na samym początku, wraca to, co stare dobre, wraca stary dobry rok lat 80. między innymi, wracają winyle. Drodzy Państwo, to jest chyba dobry moment na to, żebyśmy zakończyli pierwszą część naszego spotkania, czyli tą naszą pogawędkę, ale Państwo na pewno...